Suwalski Sąd Rejonowy orzekł we wtorek, że suwalski przedsiębiorca Mirosław Esz jest winien wyłudzenia ponad półmilionowej dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Na ławie oskarżonych wraz z nim zasiadali Agnieszka M. oraz Jan A., którym prokurator zarzucił fałszowanie dokumentów umożliwiających dokonanie wyłudzenia. Mirosław Esz do końca procesu nie przyznawał się do winy. Jego pełnomocnik wręcz twierdził, że postępowanie karne jest swoistą nagonką na przedsiębiorcę. Sąd jednak po analizie zgromadzonego materiału dowodowego orzekł, że wina oskarżonych nie budzi wątpliwości. Skazał Mirosława Esz na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat oraz 15-tysięczną grzywnę. Za winnych uznał również Agnieszkę M., skazując ją na 7 miesięcy pozbawienia wolności i Jana A. na 6 miesięcy pozbawienia wolności i obie te kary wymierzono również w zawieszeniu. Pomocnicy biznesmena zostali podobnie jak on ukarani również grzywnami. Wyrok nie jest prawomocny. Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorca zamierza złożyć apelację. Urząd Marszałkowski natomiast zamierza odzyskać wyłudzone 553 tysiące złotych.